Dobiegają końca pierwsze targi organizowane w Szczecinie, targi Mamy Dziecko dla rodziców i dla dzieci. Targi cieszą się ogromną popularnością. Nasi goście, wystawcy i zwiedzający zdecydowanie są zachwyceni faktem, że targi odbywają się w Szczecinie. Targi, jak widać wokół, są bardzo kolorowe, jest bardzo dużo firm, które w różny sposób dotyczą zdrowia i życia oraz egzystencji, edukacji. Od godziny 11, czyli tak zaczęło się przed południem, wydaje mi się, że tych osób naprawdę było tysiące. Kilkaset dosłownie dzieci z rodzicami, które przyszły na nasze stoisko, bawią się, rodzice kupują zabawki, także naprawdę przeszło nasze oczekiwania. Bardzo mi się tutaj podoba. Super jest to, że jest dużo miejsc do zabaw z dziećmi. Są fajne wystawy, są ciekawe warsztaty. Tak, w Szczecinie jestem po raz pierwszy. Mam porównanie z targami podobnymi, które odbywały się w Łodzi i muszę przyznać, z bólem, jesteście lepsi. Tak właśnie wyglądają klienci naszych zabawek. Targi mają również głęboki wymiar społeczny. Zorganizowaliśmy mnóstwo warsztatów dla kobiet w ciąży, dla młodych rodziców i dla rodziców starszych dzieci. Warsztaty z udziałem psychologów, pedagogów cieszą się olbrzymim powodzeniem. Przeprowadziliśmy ponad 40 takich warsztatów na targach. Dodatkowo na stoiskach targowych można skorzystać z konsultacji i z prostych badań prowadzonych przez lekarzy lub personel medyczny. Przyjechałem na targi tutaj pokazać program edukacji poporodowej, czyli przedłużenie szkół rodzenia w Polsce. Program edukacji poporodowej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci wypisywanych, noworodków wypisywanych ze szpitala. Zapomnieliśmy o strefie zabaw, która się cieszyła bardzo wielkim powodzeniem, była oblegana przez najmłodszych uczestników targu. Nasi wystawcy to firmy z Polski, ze Szczecina, z regionu i z Niemiec. Firma Taco to producent wózków dla dzieci i artykułów. Mieści się w Częstochowie, jest to firma polska, która działa na rynku od 22 lat. Nasza klinika znajduje się w Szwecji, na terenie Niemiec. Rozpoczęliśmy teraz współpracę z Polską, także projekt, gdzie chcemy otworzyć się na rynek polski. Pierwszym krokiem, żeby poznać rynek polski, poznać pacjentów, ale także partnerów, z którymi możemy współpracować, są właśnie targi szczecińskie, gdzie poznamy przyszłych pacjentów dla nas. Co godzinę organizujemy rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę przygotowaną w ciągu danej godziny. Dzieci otrzymują atrakcyjne zestawy plastyczne oraz nagrody pocieszenia, ponieważ każde dziecko bardzo dużym zaangażowaniem bierze udział w tym konkursie. Wygrałam takie magnesiki, które można samemu malować. I bardzo mi się chciało tak pomalować różne tam rzeczy. Atmosfera jest super. Przygotowanie jest wspaniałe. Uważam, że organizacja jest na szóstkę. W sumie blisko 100 wystawców podczas tej pierwszej edycji targów. Za rok naturalnie jesteśmy znowu tutaj na targach.